Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam okazję zaprezentować Wam kolejny głośniczek, tym razem już nie 2.0 i nie tak duży. Jest to głośnik mobilny od firmy Fenda, model W4, który jak widzicie jest w kolorze czerwonym, ale może mieć też nakładkę czarną. To co Wam mogę powiedzieć patrząc na pudełko, to to, że to jest 1,5-calowy głośnik Bluetooth 4.0, 360 stopni jakby zasięg muzyki, no bardzo niewielki rozmiar. Można odtwarzać muzykę z karty pamięci, wbudowany akumulator i silikonowa nakładka. Moc takiego głośnika to 3 W. Ja tutaj nie będę jakby rozpisywał się, czy tam rozgadywał na dalsze tematy z tym związane. Od razu przejdę do rozpakowania i pokażę Wam, jak te głośniki grają. Nie znamy czasu pracy na akumulatorze. Myślę, że to będzie taki standardowy kilka godzin. Tutaj też na pudełku nie jest to nigdzie jakby wspomniane, ale sobie to w takim razie odpuszczę. W zestawie znajdziemy kabelek micro USB służący oczywiście do ładowania tego głośniczka, instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną oraz jakieś tam kolejne informacje, co powinno znajdować się w zestawie. To jest jak najbardziej zbędne. Wspomniany głośnik oczywiście otrzymujemy z możliwością zmiany jego koloru z czerwonego na czarny. Ten głośniczek, jak widać, jest bardzo miniaturowy i jest niewiele. Pokażę Wam może telefon. Jest bardzo, bardzo malutki. W zestawie, oprócz tego, że znajdziemy nakładkę silikonową w kolorze czarnym i czerwonym, to mamy również zaślepkę na tylny panel, którą możemy sobie wpiąć, żeby nie dostał się tam żaden piach, więc jakby producent przewidział to, że ten głośnik będziemy mogli sobie zabrać gdzieś tam w plener. Nie wiem, czy Wam pokazywać, jak się zmienia to opakowanie silikonowe. Może pokażę, no to jest oczywiście, bywa żmudne i trzeba ten głośnik po prostu stąd wyciągnąć. I sam w sobie on wygląda w sposób następujący. Ma tutaj oczywiście przyciski służące do zmiany utworów, do pauzowania. Na potrzeby tego filmiku jednak zostawię nakładkę silikonową w kolorze czerwonym ze względu na to, że po prostu będzie się lepiej odcinała na tle tego biurka. Teraz sobie muszę tylko zobaczyć, aby odpowiednio włożyć z powrotem. Ok, zapakowałem i tutaj mamy tak, przycisk power, który sobie trzeba przytrzymać. Głośnik rozbrzmiał, więc można go podpiąć. Teraz zobaczcie, czy on się automatycznie sparował. Tak, sparował się automatycznie z moim telefonem i jest widoczny jako, już Wam mówię, Fenda W4 widnieje jako połączony, więc można sobie testować. Jak już wcześniej wspomniałem, jest możliwość testów, znaczy jest możliwość odsłuchu z karty pamięci. Ja przeprowadzę odsłuch z Bluetootha po prostu i dokładnie ten sam kawałek puszczę Wam, który był w przypadku głośnika R30BT. Ok, ruszamy. Tutaj warto zaznaczyć, że głośnością sterujemy tylko i wyłącznie z telefonu. Okej, może wystarczy.
Jak sami mogliście usłyszeć, ten głośnik jest przystosowany do tego, żeby stał w sposób następujący, a nie taki, bo wtedy zupełnie nie ma on jakiegokolwiek brzmienia, a tak brzmi całkiem przyjemnie. Basik, szczerze mówiąc, roznosił się delikatnie po tym biurku. Oczywiście nie można tutaj mówić o jakimś tam mega wielkim basie. Głośność tych głośników, tego głośnika była ustawiona na maksimum. Pewnie wielu z Was powie, że ma głośniejsze telefony. Nie do końca chcę mi się z tym zgodzić, bo myślę, że ten głośnik naprawdę brzmi dość przyjemnie, jak na swoje rozmiary, a trzeba pamiętać, że w cenie, w której on jest, będzie oferowany na rynku polskim, czyli to będzie bodaj 69 zł, jest dosyć spory wysyp głośników konkurencyjnych firm, które mają i biedniejsze wyposażenie, bo nie mają tych nakładek silikonowych. Ja wiem, że to jest bajer, na który możecie nie zwrócić uwagi. Mogą nie mieć slotu na kartę pamięci. Co więcej, najczęściej głośniki w podobnej cenie nawet nie mają Bluetootha, mają tylko i wyłącznie możliwość podłączenia przez jacka do telefonu MP3 czy do czegokolwiek takiego. Czy ja Wam polecam głośnik? Ja Wam zaprezentowałem jego możliwości, to w jaki sposób on gra, jak wygląda. Nie chcę tutaj się wypowiadać na temat dźwięku, bo dźwięk jest sprawą indywidualną. Myślę, że w cenie 69 zł warto by było rozważyć ten głośnik przy wyborze głośniczka mobilnego. Oczywiście do przemyślenia sprawa, jeżeli czegoś takiego małego i niewielkiego szukacie, a wiem, że sporo osób szuka takiego głośnika, które będą mogły włożyć sobie w kieszeń, czy zabrać gdzieś tam niewielką podróż, to jak najbardziej można sobie nad tym zestawem, nad tym głośniczkiem pomyśleć. Ode mnie to tyle w tym filmiku. Ja dziękuję Wam, że go obejrzeliście. Jak Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Dziękuję Wam, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.